Dane są liczby x i y. Naszym zadaniem jest policzenie ilorazu x dzielone przez y, czyli zacznijmy od napisania tego ilorazu x dzielone przez y. No i teraz podstawem pod x i pod y to, co wiemy z treści zadania, czyli że x jest równy 2 plus pierwiastek z 3, a y jest równy 2 minus pierwiastek z 3. No i teraz zastanówmy się, jak dalej moglibyśmy uprościć to wyrażenie. Zawsze dobrym pomysłem jest pozbycie się niewymierności z mianownika. No i jak możemy się pozbyć niewymierności z mianownika w takiej sytuacji? Ano skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, który mówi, że jeżeli pomnożymy liczbę a minus b przez liczbę a plus b, to w rezultacie otrzymamy różnicę kwadratów tych liczb, czyli a kwadrat minus b kwadrat. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dzięki takiemu podejściu pozbędziemy się niewymierności z mianownika. Pomnożymy po prostu górę, czyli licznik i dół, czyli mianownik tego ułamka przez wyrażenie 2 plus pierwiastek z 3. No i na dole otrzymamy różnicę kwadratów liczb. No i kwadrat zniszczy nam pierwiastek. No a będzie to wyglądało mniej więcej w taki sposób, że piszemy 2 plus pierwiastek z 3 w liczniku. No i licznik mnożymy, tak jak powiedzieliśmy, przez liczbę 2 plus pierwiastek z 3. No i tak samo robimy w mianowniku, czyli przepisujemy nasze 2 minus pierwiastek z 3 i domnażamy przez taką samą liczbę jak licznik, czyli przez 2 plus pierwiastek z 3. No i co otrzymujemy w rezultacie? W liczniku otrzymamy 2 razy 2, czyli 4, plus 2 razy pierwiastek z 3, czyli 2 pierwiastki z 3, plus pierwiastek z 3 razy 2, czyli znowu plus 2 pierwiastki z 3. No i jeszcze plus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli po prostu plus 3. Na mianowniku będziemy mieć to, co chcieliśmy mieć, czyli różnicę kwadratów, czyli 2 do kwadratu, czyli 4, minus pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli 3. Oczywiście można było dojść do tego wyniku nie korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, tylko mnożąc na piechotę wyraz za wyrazem, tak jak to zrobiliśmy w liczniku. Wyszłoby dokładnie to samo. No i co otrzymujemy dalej? W liczniku mamy 4 plus 3 to jest równe 7, plus 2 pierwiastki z 3 i jeszcze plus 2 pierwiastki z 3 to jest łącznie plus 4 pierwiastki z 3. No a w mianowniku mamy 4 minus 3. Czyli 1. Czyli nasza liczba to po prostu 7 plus 4 pierwiastki z 3. Czyli wyraźnie widać, że jest to liczba niewymierna, ponieważ trójka jest liczbą niewymierną. No i jedyną odpowiedzią, która pasuje w tej sytuacji, jest odpowiedź B.